fucking drop! Wszyscy kaszą! Wszyscy kaszą! Pierwszego stycznia minęło 5 lat od debiutanckiej imprezy Strongman zorganizowanej przez Siłaczy Pomorza. Właścicielem marki od samego początku istnienia jest oczywiście Marcin Wulkan Kacnerski. Strongman, pomysłodawca i sprawca wszystkiego, co wiąże się z rozwojem tego sportu na Pomorzu i nie tylko. Na noworoczne zawody Wulkan zaprosił 7 mocarzy. Oto oni. Andrzej Hebel, Dariusz Kopczyński, Dariusz Wejer, Sławomir Podlaski, Jan Wasielewski, Arkadiusz Kankowski oraz Krzysztof Andrzejenko. Sędzią głównym zawodów był uczestnik Mistrzostw Świata Strongman Sebastian Kurek, a jego asystentką oraz współorganizatorem Malwina Dudzik. Z ramienia gospodarza eventu Dekatlonu Kartuska imprezę otworzył Marcin Helwik. I powodzenia! Pierwszą konkurencją był spacerek z 300-kilogramowym jokiem. Krzysztof Andrzejenko wydawał się nieco przygnieciony wielkim ciężarem, ale egzamin zaliczył. Wszystkich zadziwił natomiast Janek Wasielewski, który wystartował jak rakieta i przeniósł joka do mety w niecałe 9 sekund. Wracający po kontuzji Dariusz Kopczyński po kilku próbach zrezygnował z tej przyjemności, natomiast Andrzej Hebel dotarł do 1/3 dystansu. Pozostała trójka cel osiągnęła, jednak nikt nie zdołał zbliżyć się do wyniku Janka, który został liderem stawki. Mocno w punktacji namieszały belki. Otóż z konkurencją barkową poradziło sobie zaledwie 2 zawodników, mianowicie Sławek Podlaski oraz Arek Kankowski. Imprezie towarzyszyła huraganowa wichura, która nie ułatwiała zadania strongmenom. Jednak w dalszej części zawodów siłacze Pomorza udowodnili, iż żadna pogoda im nie straszna. Będzie dobry wynik, kochani. Będzie dobry wynik, brawo Arek! W przerwie areną zmagań zawładnęły 4 panie, które pod wodzą legendy sportów siłowych Jana Łuki zmierzyły się w martwym ciągu. Dzielne dziewczęta wywindowały ciężar do ponad 100 kg, a wynikiem 125 kg zwyciężyła niesamowita Kinga Siwa. W trzeciej konkurencji panowie wzięli się za załadunek. Z mega ciężkimi kegami najszybciej poradzili sobie młody adept strongmana Andrzej Hebel oraz niedźwiedź z Bożego Tuchomia Darek Wejer. Obaj panowie zapewne znaleźliby zatrudnienie w którejś z nadmorskich restauracji. Nadszedł czas na konkurencje wytrzymałościowe. Najmocniejszym uściskiem Herkulesa wykazał się Arek Kankowski, natomiast wagę płaczu zdominował Sławek Podlaski, który wytrwał w tej ultra niewygodnej pozycji ponad minutę. Przed finałem w walce o zwycięstwo pozostało 4 siłaczy. Wasielewski, Wejer, Podlaski oraz Kankowski. Janek zdołał podnieść Forda 6 razy, co dało mu brąz, ponieważ Sławek Podlaski spalił podejście. 8 powtórzeń Darka Wejera wystarczyło do srebra i ten wynik mega sympatyczny zawodnik przyjął z zadowoleniem. Kochani, Darek Wejer dzisiaj 2. miejsce rzutem na taśmę w ostatniej konkurencji. Te ciągi zmieniły klasyfikację. No, cały czas jest forma mimo stycznia. Czy nie ma formy? No tak, nie za bardzo. No, na roztrenowaniu ogólnie, nie teraz nie na sprzęcie, bo zimno, żeby trenować, ale jakoś to się wszystko trzyma kupy jeszcze, nie? Mam nadzieję, że będzie lepsza forma w sezonie, nie? Ale to, na to jeszcze czas jest, nie? Takie zawody też muszą być, musimy też pokazywać zimą, że strongmeni cały czas są obecni i no dzisiaj była pogoda no, naprawdę wichura zupełnie nie dla Was, bo nie można się było rozgrzać, nie można było porządnie jakby mięśni tutaj potrenować przed tym, ale jednak strongmeni nie podają się nigdy. Dokładnie, siłacze Pomorza walczą. Walczą cały czas, czy to zima, czy to deszcz, czy to śnieg. Walczą, nie poddają się. No faktycznie, mięśnie szybko stygły, no ale daliśmy radę. Zadowolony jesteś z tego 2. miejsca? No oczywiście, trzeba walczyć. Walczyć trzeba do końca, pokazać pazur, jak to się mówi. I jestem zadowolony. No to pozdrawiamy Boży Tuchom, tak? Boży Tuchom, dokładnie. Pozdrawiam Boży Tuchom. Pozdrowienia dla żony, dla kibiców, którzy we mnie jeszcze tam wierzą, kibicują, wspierają i tak dalej. Wszystkie konkurencje jako jedyny ukończył Arkadiusz Kankowski i to właśnie zwierzak z Luzina zgarnął złoto w zawodach rozpoczynających 6. rok istnienia Siłaczy Pomorza. Jak się okazało, pełniący rolę gospodarza imprezy Marcin Helwik również z powodzeniem uprawia sporty siłowe.
Jestem pasjonatem sportów siłowych, od kilku lat uprawiam trójbój siłowy. W sumie już od 3 lat zawodowo startuję w barwach Tęczy Społem Kielce na różnych zawodach raczej rangi polskiej. Teraz też za tydzień będę miał swoje zawody. Także zawsze byłem zwolennikiem tego typu aktywności fizycznej. Temu jak też Państwo zgłosiliście się do nas z zapytaniem o zorganizowanie takich zawodów, od razu byłem za, zapaliłem się jak najbardziej. Cieszę się, że byliście tutaj z nami. Troszkę nas dzisiaj wywiało, ale jak widać Strongmanu żadna pogoda nie jest straszna i walczymy również w styczniu. No to prawda, tutaj naprawdę szczere słowa podziwu dla zawodników i dla organizatorów, ponieważ na początku w sumie ulewny deszcz przez cały czas trwania zawodów wichura, a jednak no, nie poddali się, walczyli z samym sobą, z pogodą, z ciężarem, także wielkie brawa dla wszystkich zawodników. Super. Trudno nie zauważyć pasji, z jaką od 5 lat Wulkan walczy o pozycję strongmana na Pomorzu, stwarzając zawodnikom możliwość rywalizacji, a fanom przyjemność podziwiania gladiatorów. Tak, też tak uważam. Siłacze Pomorza organizują zawody faktycznie od 5 lat. Do tej pory odbywało się to na plaży, najczęściej na plaży pomiędzy Sopotem a Gdańskiem, w Jelitkowie. Szczerze mówiąc myślałem, że w tym roku też zawody będą na plaży, ale tutaj organizator wpadł na fajny pomysł zrobić tutaj to na dużym placu, gdzie no, miało mniej wiać. Okazało się, że jednak pogoda troszeczkę na mnie nie dopisała, no ale parę osób przyszło. Zawody były bardzo fajne, cieszę się, że jest to organizowane. Mam nadzieję, że będzie to organizowane dalej, rok w rok. Pomaga to tutaj na Pomorzu promować zawody Strongman. Dzięki temu zawody cały czas się odbywają i mam nadzieję, że będzie to tak do końca. I jeszcze dłużej chciałoby się powiedzieć. Na koniec tego Huragan Strongman, wulkaniczna laurka, moi drodzy. 5 lat Siłaczy Pomorza to naprawdę bardzo dużo moim zdaniem. Marcin jako organizator i jako zawodnik przede wszystkim bardzo dobrze się spisuje i sprawuje i myślę, że kolejne 5 lat i kolejne jeszcze 5 będzie przed nami. No i mam nadzieję, że coraz więcej i coraz lepsze imprezy będą z nami. Dziękujemy nowych sponsorów, dziękujemy KFC, dziękujemy Decathlonowi za to, że był gospodarzem. Tutaj pan obiecał, że to nie ostatnia nasza współpraca, że bardzo chciałby. Oboje sobie dziękowaliśmy, tak? I Siłaczom Pomorza Decathlonowi, Decathlon Siłaczom Pomorza, także było bardzo miło i jest nadzieja na dalszą współpracę również z innymi firmami. Dokładnie, na wiosnę lub lato planujemy zorganizować Puchar Pomorza, zaprosić już seniorów strongmana, takich jak Sławomir Toczek, czy tak jak dzisiaj sędzia Sebastian Kurek i mam nadzieję, że firmy tutaj dookoła będą z nami współpracowały. Decathlon, z Decathlonem bardzo dobrze się współpracuje, dostaliśmy całe nagrody, wszyscy zawodnicy zostali ubrani przez Decathlon. Dziękujemy serdecznie i mamy nadzieję, że będzie więcej imprez z nimi i jeszcze lepsza współpraca.